Bardzo proszę księdza proboszcza Wojciecha Jurkowskiego, proboszcza parafii Ładna, o poświęcenie tablicy upamiętniającej mieszkańców Ładnej biorących udział w walce o wolność Polski. Pan z wami. Módlmy się. Panie Boże Wszechmogący, poświęcamy tę tablicę. Chcemy przez tę tablicę przypomnieć zasługi naszych zmarłych. Niech przykład ich życia zachęci nas do lepszego oddawania czci Panu Bogu i bardziej sumiennego wypełniania naszych obowiązków względem Boga, Kościoła i Ojczyzny. Przez Chrystusa Pana naszego. Mieszkańców Ładnej, którzy brali udział w walkach o niepodległość. Proszę o złożenie kwiatów przez delegacje bądź osoby reprezentujące w kolejności. Samorząd gminy Skrzyszów, pani posłanka Urszula Augustyn, przedstawiciel posła Norberta Kaczmarczyka, pani Magdalena Kończyńska, radna powiatowa, zastępca komendanta policji Tarnów Centrum Robert Michałek i pani porucznik Dorota Waśko z Zakładu Karnego w Tarnowie, uczniów Szkoły Podstawowej w Ładnej, przedstawicieli rodzin osób upamiętnionych, Gminne Centrum Kultury i Bibliotek.
Szanowni zebrani, w imieniu swoim, pani dyrektor i wszystkich organizatorów, witam serdecznie przybyłych gości, panią poseł Urszulę Augustyn. Witamy serdecznie przedstawicieli powiatu, panią Magdalenę Kopczyńską, pana Józefa Gądka, radnych powiatowych. Witam wszystkich radnych na czele z panem Marcinem Trybą, wszystkich sołtysów, przedsiębiorców, mieszkańców, poczty sztandarowe, druhów, przedstawicieli policji, przedstawicieli wojska, przedstawicieli służby więziennej. Bardzo serdecznie witam was na tym święcie. I oczywiście bardzo dziękuję księdzu proboszczowi, księdzu dziekanowi i wszystkim księżom za odprawienie mszy świętej w intencji ojczyzny. Tak, słuchając homilii księdza proboszcza, 123 lata niepodległości. Ileż to trzeba było wytrwałości, by przez tyle lat walczyć i nie poddawać się. Jedno, drugie, trzecie powstanie i cały czas się nie udawało. A jednak po tylu latach odzyskaliśmy tę niepodległość. I to jest wielka nauka, myślę, dla nas wszystkich. Nauka, że nigdy nie wolno się poddawać. Cały czas trzeba walczyć. I dotyczy to was, cudowna, wspaniała młodzieży, ale i również nas wszystkich. Zawsze do samego końca należy walczyć, aby osiągnąć ten wspaniały sukces, jakim niewątpliwie jest odzyskanie niepodległości, o którą musimy walczyć, o którą musieliśmy walczyć, ale teraz dzięki Bogu, dzięki tym, którzy ginęli, nie musimy. To jest ogromny dar i trzeba go cenić, ale w jaki sposób? W tym momencie nie wymaga od nas ojczyzna krwi, ale wymaga ciężkiej pracy, nauki, pracy nas wszystkich, w zgodzie, w poszanowaniu jednych drugich, w słuchaniu się wzajemnym. To jest podstawa. Świat pędzi cały czas do przodu. My również, jeżeli chcemy się liczyć, musimy pracować wspólnie, wszystkimi siłami, w jednym celu, w jednym kierunku. Dzisiaj jest też Wielkie Święto Ładne, 70-lecie. Wojewoda krakowski w październiku, 70 lat temu, podpisał dekret i powstała Gromada Ładna. Ładna to również ważna część naszej gminy. To społeczeństwo bardzo zżyte, pracujące. Teren, na którym jesteśmy, ta szkoła tutaj, powstała między innymi dzięki zaangażowaniu wielkich społeczników. Powstał komitet budowy szkoły, na którego czele stanął pan Czesław Boruch. Wybudowali szkołę. Następnie komitet nie został rozwiązany i powstała sala gimnastyczna. To jest jedyny przykład takiej szkoły, która powstała w czynie społecznym. Również podobnie powstał kościół dzięki poświęceniu kilku osób, dzięki również komitetowi, który powstał, wybudowany został kościół. I nazwa miejscowość Ładna, myślę, że oddaje jej charakter. W gminie się śmiejemy, że jeżeli chcemy, aby jakaś uroczystość przebiegała w pięknej atmosferze, w pięknym pogodzie, to musi być na Ładnej. I zobaczcie państwo, wczoraj padał deszcz, a dzisiaj pogoda. Co prawda jest chłodno, ale pada, nie ma deszczu, jest słońce. Ze swojej strony bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Szanowni państwo, ja też muszę przeprosić, ponieważ nie powitałam i nie podziękowałam za złożenie wiosenki kwiatów przedstawicieli przedszkolaków z przedszkola publicznego w Łękawicy. Niniejszym to czynię. Bardzo proszę o zabranie głosu przez panią posłankę Urszulę Augustę. Zapraszam. Dziękuję pięknie. Szanowni państwo, przemówienia bez kartek są bardzo dobre, ponieważ po pierwsze płyną z serca, a po drugie są krótsze. Jak patrzę na tych zmarzniętych państwa, to przemówienie naprawdę krótkie musi być. Więc po pierwsze chcę podziękować za to, że możemy świętować wspólnie. Dzisiaj jest wielki dzień, dzień radości. Ja wiem, że żeby można było budować przyszłość, to zawsze trzeba budować na czymś, na fundamencie. Tym fundamentem jest nasza przeszłość i nasza historia i nasza tradycja. Bardzo wsłuchiwałam się dzisiaj w te słowa, które podczas homilii dotyczyły patriotyzmu. Tak, proszę państwa, dzisiaj patriotyzm to nie tylko, tak jak pan wójt mówił, uczciwa, rzetelna praca, nauka, ale także poznawanie naszej historii. To jest nasz obowiązek. Historię trzeba znać.
żeby bohatera nazwać bohaterem i oddać mu szacunek, a bandycie tego szacunku nie oddawać. Musimy mieć solidny fundament, żebyśmy budować potrafili. Myślę, że ci, którzy oddawali życie za naszą ojczyznę, za to, żebyśmy my dzisiaj żyli w wolnym kraju, oddawali to życie po to, żebyśmy się dzisiaj wszyscy w tym kraju czuli dobrze, żebyśmy umieli ze sobą współpracować, rozmawiać, żebyśmy się różnili, ale mądrze i pięknie, i żebyśmy nade wszystko wszyscy wzajemnie się szanowali. Pięknego świętowania nie tylko Marcinom w dniu tak pięknym dla nich samych, ale wszystkim Państwu, mieszkańcom Ładnej i mieszkańcom całej gminy Skrzyszów. I raz jeszcze dziękuję za to, że mogę świętować razem z Państwem. Wszystkiego dobrego. Bardzo proszę pana Dawida Stolarza o zabranie głosu w imieniu posła pana Norberta Kaczmarczyka. Proszę. Szanowni Państwo, obchodzimy dzisiaj Narodowe Święto Niepodległości. Jestem głęboko przekonany, że to dzień szczególnie ważny dla nas wszystkich. Tu nie ma wyjątków. Nasze serca i uczucia kierują się w stronę tamtych dni. Na 123 lata Polska zniknęła z mapy świata. Ale dzięki niezłomności Polaków, po dekadach naznaczonych cierpieniem, walką i nadludzkim wysiłkom, odzyskaliśmy suwerenność. To takie święto, które przypomina nam, że gdy jesteśmy zjednoczeni i mamy przed sobą jasne cele, to nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Dlatego również i dziś musimy pamiętać o tym, aby różnice zdań i różne wizje przedstawiać w sposób godny, bo wszelkie spory muszą mieć swoje granice. Dbajmy o to, aby tych granic nigdy nie przekroczyć bezpowrotnie. Jesteśmy strażnikami pamięci. Mamy obowiązki względem przyszłych pokoleń. Tę pamięć czcimy i kultywujemy właśnie przez takie uroczystości jak Narodowe Święto Niepodległości. Ale nie zapominajmy o tych odpowiedzialnym zadaniu tak na co dzień, w domu, w szkole, w pracy. Dziękuję wszystkim obecnym na tej pięknej uroczystości za waszą patriotyczną postawę. Dzisiaj świętujemy także inną bardzo ważną rocznicę, 70-lecie sołectwa Ładna. Serdecznie gratuluję panu sołtysowi Stanisławowi Barnasiowi i wszystkim mieszkańcom Ładnej tej pięknej chwili. Byłem w Ładnej kilka razy i zawsze spotykałem się z miłym i z pełnym życzliwym przyjęciem. Gmina Skrzyszów to takie miejsce, do którego zawsze bardzo chętnie wracam. Jeśli tylko mogę. Dzisiaj jestem z wami duchem. Panie wójcie, dziękuję za liczne zaproszenia i dotychczasową współpracę opartą na wzajemnym zrozumieniu. Ufam, że w przyszłości będzie ona mogła być kontynuowana z pożytkiem dla mieszkańców gminy i rozwoju. Niedawno odbyły się wybory parlamentarne, w których po raz kolejny objąłem zaszczytny mandat posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos. To nasz wspólny obywatelski mandat. Życzę Państwu dużo radości na to święto niepodległości. Pamiętajcie proszę i przekazujcie swoim rodzinom, dzieciom i wnukom, że wszyscy jesteśmy strażnikami pamięci. Nie tylko od święta, ale również na co dzień. Bądźmy wdzięczni, że możemy nieść ten zaszczytny ciężar przekazywania wiedzy o czasach minionych kolejnym pokoleniom. Serdecznymi pozdrowieniami dla wszystkich mieszkańców gminy Skrzyszów, Norbert Kaczmarczyk, poseł na Sejm RP. Dziękuję. W imieniu starosty powiatowego proszę o zabranie głosu pana Józefa Gądka. Szanowni Państwo, pozwolę sobie odczytać adres od pana starosty. Szanowny pan Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyszów, uczestnicy gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości oraz 70-lecia sołectwa Ładna. Szanowny panie wójcie, drodzy Państwo, dziękuję za zaproszenie na gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości połączone 70-leciem sołectwa Ładna. W tym dniu my Polacy
Oddajemy honory i cześć wszystkim tym naszym przodkom, którzy działali na rzecz odzyskania naszej wolności narodowej i suwerenności państwowej. Ściło się w listopadzie 1918 roku. 11 listopada to symboliczna data kończąca I wojnę światową, a także okres dominacji rosyjskiej, niemieckiej i austriackiej nad Polakami. Odzyskanie niepodległości było okupione ofiarą złożoną przez wielu synów naszego narodu, którzy poświęcili własne, osobiste dobro na rzecz dobra ojczyzny. Gratuluję także mieszkańcom Ładnej, obchodzonego w dniu dzisiejszym jubileuszu. Ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunki teraźniejszości ani prawa do przyszłości. Taką naukę postawił nam ojciec niepodległości, marszałek Józef Piłsudski. Narodowe Święto Niepodległości obliguje nas do okazania szacunku wobec historii Polski i upamiętnienia tych, którzy ją tworzyli. Wspomniany szacunek okazuje się dzisiaj Państwo między innymi poprzez Fundację Tablicy Upamiętniającej Waszych przodków, mieszkańców Ładnej, którzy brali udział w walkach o niepodległość. Dzięki Wam za tą piękną inicjatywę. W tych dniach listopadowych zachęcam Was również do odwiedzenia cmentarza Legionistów Polskich w Łowczówku, gdzie spoczywają między innymi ci, którym 11 listopada oddamy honory. Młodzi legioniści 1 Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, starosta tarnowski Roman Łucarz. Również do tych słów dołączam swoje życzenia dla Ładnej. Nie będę przedłużał, dołączam się do tekstu pana starosty. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu radną powiatową panią Magdalenę Kopczyńską. Szanowni gospodarze i organizatorzy, drodzy goście, zebraliśmy się, by uczcić 101. rocznicę odzyskania niepodległości, która zbiega się z rocznicą 70-lecia sołectwa Ładna. Bardzo wiele słów dotyczących tej okazji już zostało powiedzianych. Ja natomiast chciałabym zwrócić Państwa uwagę na fenomen, którym nigdy wcześniej ani nigdy później w świecie nie miał miejsca. Państwo, które ponad wiek nie istniało na mapach świata, które było tak zaciekle zwalczane przez zaborców, gdzie kilka pokoleń Polaków narodziło się i zmarło w niewoli, ten naród nigdy się nie poddał i nie zrezygnował z dążeń do wolności i potrafił po 123 latach przywrócić Polsce niepodległość. Powstała z złączenia trzech zaborów II Rzeczypospolita. Była na tyle mocna, że już 2 lata później potrafiła oprzeć się i zatrzymać z Bożą pomocą czerwoną zarazę, która miała rozlać się nie tylko na nasz kraj, ale również na całą Europę. W ciągu krótkiego czasu, jakim było 20-lecie międzywojenne, zdołaliśmy odbudować gospodarkę na tyle skutecznie, że staliśmy się liderem w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, stoczniowym itd. Wybudowaliśmy miasto Gdynię razem z nowoczesnym portem. Powstał również centralny okręg przemysłowy, który uniezależniał nas od europejskiego przemysłu ciężkiego. Aby uzmysłowić sobie, jak trudne to było zadanie, wystarczy podać jako przykład proces zjednoczenia Niemiec po upadku muru berlińskiego, które mimo ogromnych nakładów finansowych i długiego czasu do tej pory nie stały się monolitem i już przypuszczalnie nie będą, a co wie każdy, kto przejeżdżał przez obszar dawnego NRD oraz Niemiec zachodnich. Mamy szczęście żyć na ziemiach, które szczególnie szybko się odradzały. Jak wiemy, Tarnów dzięki bardzo odważnej postawie zasłużonego burmistrza Tadeusza Tertila już 30 października 1918 roku stał się pierwszym niepodległym miastem II Rzeczpospolitej. 70-lecie sołectwa niewielkiej miejscowości
jak ładna, to również piękny jubileusz. Należy w tym miejscu wspomnieć i oddać hołd wszystkim mieszkańcom, którzy brali udział w walkach o niepodległość. Chciałam wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszej uroczystości. Bardzo się cieszę, że święto 11 listopada już nie kojarzy się z prowokacjami na marszach w Warszawie i regularną bitwą zwolenników i przeciwników tego wydarzenia. Jest to piękne, patriotyczne święto, w które wpisują się również nasze lokalne uroczystości. Dziękuję wszystkim, którzy z potrzeby serca tutaj przybyli. Powtórzmy słowa poety. Niosę Ciebie, Polsko, jak żagiew, jak płomienie. Gdzie Cię doniosę, nie wiem. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu zastępcę komendanta Policji Tarnów Centrum, pana Roberta Michałka. Proszę. W imieniu komendanta miejskiego Policji w Tarnowie, inspektora Mariusza Dymura, chciałem odczytać okolicznościowy adres. Pan Stanisław Barnaś, sołtys sołectwa Ładna. Szanowny panie sołtysie, z okazji jubileuszu 70-lecia sołectwa Ładna proszę przyjąć najlepsze życzenia i gratulacje. Władzom samorządowym oraz mieszkańcom życzę satysfakcji i dalszych owocnych lat pracy, kontynuowania najlepszych tradycji oraz szczęścia w życiu osobistym. Niech ten jubileusz będzie okazją do złożenia słów podziękowania i szacunku samorządowym i społecznym działaczom za troskę o rozwój pięknego sołectwa Ładna. Świętowany jubileusz jest okazją do refleksji w obchodach Święta Niepodległości. To również czas, kiedy wdzięczną pamięcią wraca się do wszystkich tych, których praca i ofiarność tworzyły dorobek sołectwa Ładna. Życzę mądrości i wytrwałości w trudzie, którego owocem jest formowanie charakterów i osobowości, a na kolejne lata niesłabnącej pasji i inspiracji do realizacji zamierzonych planów. Wyrażam mistrz szacunku komendant miejski Policji w Tarnowie, inspektor Mariusz Dymura. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa zaproszonych gości zechce jeszcze zabrać głos? Dziękuję. Proszę o wydanie komendy o odprowadzeniu pocztów sztandarowych. Yeah.
i każdy król, gdzie w każdej biedzie, gdzie trzeba było walczyć szlak. Nasz Bóg Słupaszko był na przedzie, a przed nim wiał czerwony tak. My to krysowiacy, chłopcy mileniacy, idziemy śmiało w bój, za Polską przez to honor swój. My to krysowiacy, chłopcy mileniacy, walczymy cały czas, choć mało nas, choć mało nas. Sowieta znieść i zębi ziemca, to święty obowiązek nasz. Spełniamy go z całego serca, pewnimy to na kresach straż. My to kresowiacy, chłopcy mileniacy, jedziemy śmiało w bój, za Polską przejść, za honor swój. My to kresowiacy, chłopcy mileniacy, walczymy cały czas, choć mało nas, choć mało nas. Noc zapada nad cichym jeziorem, leśny głuszy zaczaił się woń. Poszli chłopcy na walkę wieczorem, pamięt leśny się tłumiał na szuflon. Poszli chłopcy na walkę wieczorem, pamięt leśny się tłumiał na szuflon.
Jest przynajmniej dwóch Marcinów. Zatem zapraszam do nas pana wójta Marcina Kiwiora oraz pana przewodniczącego Rady Gminy Skrzyszów Marcina Trybę. To w imieniu wszystkich Marcinów bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Zobaczcie Państwo, jednak słońce nad gminą Skrzyszów nad Ładną zawsze świeciło i będzie świeciło. To był świetny prognostyk. Od wczorajszych tragicznych opadów, można powiedzieć, do dzisiaj fantastycznej pogody. Bardzo, bardzo wszystkim dziękujemy. Zapraszamy do wspólnego poczęstunku i życzymy wszystkim jak najwięcej wytrwałości, siły, dużo, dużo dobrego zdrowia. Obyśmy się mogli zawsze w pięknej pogodzie, przy dobrej atmosferze, wśród wspaniałych, cudownych ludzi, jakimi Państwo właśnie jesteście. I wszyscy czerpiemy, ja i wszyscy pracownicy, radni, sołtysi, od Was, bo naprawdę stanowimy jedną wielką rodzinę i to jest nasza siła, naszej gminy, naszej miejscowości. Dziękuję bardzo. A te słodkości to właśnie będziemy wszyscy zaraz częstować. Kiedy... Teraz zapraszamy na poczęstunek, rogaliki i zupa grochówka żołnierska. Dziękujemy. Również dziękujemy za kultywowanie tej tradycji obchodów 11 listopada i zapraszamy do udziału w takich uroczystościach już za rok. Ale jeszcze na grochówkę. Szanowni Państwo, jest też taki skromny poczęstunek, mianowicie żołnierska grochówka. Jeśli ktoś ma ochotę się poczęstować, to zapraszamy tutaj pań przy prawej stronie, przy scenie.